Kasper, jesteśmy po meczu, rozmawiamy na gorąco. Chciałem zapytać się o twój pierwszy start. On ci nie wyszedł, ale akurat stałem blisko twojego boksu i widziałem pełen spokój. Zachowaliście z twoim teamem. No tak, no zawsze jest pełen spokój, nie ma co ukrywać. Nie wiem, co ci mam więcej powiedzieć. No. Różne rzeczy działy się w boksach. Ja akurat miałem to szczęście, że byłem przy tobie, bo ten spokój przełożył się później na dobre twoje biegi. To jest praca całego teamu tak naprawdę, który chce dla mnie jak najlepiej, ja chcę dla siebie jak najlepiej, dla drużyny. I stąd się wziął ten spokój, bo po prostu wiemy, co robimy. I tak naprawdę szliśmy w dobrą stronę. Całe zawody, ale zawsze czegoś minimalnie brakowało. Czy z mojej strony głupi błąd, można powiedzieć, na ostatnim łuku w tym biegu 13, co boli najbardziej. No i co, no na pewno nadal jest ten spokój, bo wiemy, jakie błędy żeśmy popełnili, co musimy poprawić, aby na następny raz było lepiej. Natomiast no jest szkoda tego, co dzisiaj po prostu przeżyliśmy. Na koniec właśnie chciałem zapytać Cię o ten bieg z Lambertem. Często mówi się, że zawodnicy słyszą, czy z lewej, czy z prawej strony zawodnika. Jak już zobaczyłeś Roberta po swojej lewej stronie, wiedziałeś, że nic nie jesteś w stanie zrobić? Znaczy, tak naprawdę zauważyłem go w ostatnim momencie, kiedy przeszedł mi przed nosem i no tak można powiedzieć, odważnie wszedł pode mnie i to już był dla mnie przegrany wyścig po prostu. No to był mój błąd. Kasper, dziękuję Ci za rozmowę i do zobaczenia w Częstochowie. Do zobaczenia. Za nami ciężki mecz. Do końca nie wiadomo było jeszcze, kto wygrał. U Ciebie nierówna jazda. Zera przeplatałeś dwójkami, nawet zwycięstwem. Z czego to wynikało? No jeśli chodzi o pierwszy bieg, tam przytrafił się defekt i musiałem zabrać motocykl, który teoretycznie, na którym no nie chciałem oczywiście jechać. Wybrałem pierwszy, do którego mogłem po prostu wrócić na drugi wyścig. I tak można powiedzieć, że zaczynałem te zawody po prostu od mojego drugiego biegu, bo tamten motocykl po prostu nie nadaje się na taki tor. No ale w danej sytuacji wtedy już po prostu nie miałem innego wyjścia. Jeśli chodzi o to, po tej trójce to zero, miałem czwarte pole, była oczywiście po walce i gdzieś tam trochę mój błąd, bo miałem szansę, żeby dowieść jeden punkt przed Robertem Lambertem, ale gdzieś po prostu wjechałem źle w łuk i Robert to wykorzystał, a dzisiaj po prostu był bardzo dobrze dysponowany i to wykorzystał, no i tyle. Przed dzisiejszym meczem miałeś fajne występy w Szwecji. Dla Ciebie jako zawodnika taki dobry start u naszych sąsiadów coś Ci daje przed takim meczem z Toruniem? Jesteś lepiej podbudowany? No na pewno lepiej jechać do Szwecji pojeździć niż tłuc na treningu. To na pewno, tym bardziej, że mecz jest wyjazdowy, więc jeśli miałem możliwość skorzystania, żeby pojeździć w Szwecji, no to i chciałem jak najbardziej. Czy podbudowany? No na pewno, jeśli się jeździ dobrze, to człowiek nabiera takiej troszkę większej pewności siebie i ja osobiście czuję się dobrze. Gdzieś tam po prostu popełniam jeszcze te błędy i trochę tych czasami punktów moich jest mało. Dzisiaj do Torunia przyjechała spora grupa kibiców z Częstochowy. Oni siedzieli w bliskiej odległości waszych boksów. Dla Ciebie jako zawodnika w trakcie meczu, jak taki doping słyszysz, pomaga? Czy jesteś tak skoncentrowany, że w ogóle tego nawet nie słyszysz? Przeważnie jestem tak skoncentrowany, że skupiam się na tym, co mam po prostu do zrobienia, ale ich obecność na pewno jest ważna i chciałbym im podziękować za te brawa i to, jak nas przywitali po zakończonym po prostu meczu, gdzie zbili nam brawa i widać w nich taką radość. Wiadomo, na pewno nie z tego powodu, że przegraliśmy, ale uważam, że nasza drużyna dzisiaj zostawiła serce na to, że walczyliśmy, robiliśmy co po prostu mogliśmy i to nie wystarczyło. Toruń był dzisiaj lepszy, tak jak powiedziałeś, kibice podziękowali Wam brawami za dzisiejszą walkę. Także tuż możemy obiecać im, że teraz w rewanżu odwdzięczymy się próbą odrobienia dzisiejszych strat i walką o bonusa? No oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że pojedziemy u siebie, więc będzie jakiś pewnie większy atut.
A tutaj na tym torze naprawdę dzisiaj byli bardzo mocni. Tak jak powiedziałem wcześniej, robiliśmy co mogliśmy, ale to nie wystarczyło. Dzięki. Dzięki.